Wyglądam naprawdę dobrze. Czego nie mogę powiedzieć o brwiach? Spójrzcie tylko na te kłaki. Aha! Zrobię z nimi porządek. Ty chyba sobie żartujesz. Nie mogę tak wyjść. Kiedy pójdę do kosmetyczki? Muszę wziąć sprawy w swoje ręce. No już, gładźcie się. Gładźcie się! Wszystko w porządku? Najgorszy dzień w moim życiu. Ale co? Spójrz na moje brwi. Oj, Bella, dramatyzujesz. Wiesz, że aloes produkuje żel? Masz, spróbuj. Sprawdzi się idealnie. Aloes? Ale jak? Nałóż na brwi. Zobaczysz. Jestem zdesperowana, dobra. Wystarczy nabrać żelu na szczotkę. A potem rozprowadzić po brwiach. Nie zostawi śladów, spokojnie. Tylko pamiętajcie o drugich. Ten aloes jest genialny. Widzicie różnicę? Bo ja tak. Uratowałaś mnie, Betty, dziękuję. I nie muszę kupować żelu do brwi. Pięknie, Bella. Świetny ten aloes. O nie, jest za drzwiami? Dzięki Bogu. Okropny ten film. Całkowicie zapomniałam. Muszę się zebrać. A! Czemu ciągle je trzymam? Teraz włosy są najważniejsze. No to jedziemy. Odpiszę mu w międzyczasie. I umyję zęby. Bo, halo? Ile włosów? Czy ta puszka może się przydać? Zamiast ją wyrzucać, zróbcie z niej coś nowego. Ale najpierw przetnijcie na pół. Oklejcie papierem kolorowym. My mamy pomarańcz. Teraz przyklejcie dwie ssawki. Sprawdzi się gorący klej. Będzie gotowe, jak wyschnie. Za chwilę mi pomożesz, puszeczko. Przygotujcie się na suszenie bez rąk. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłam? I żadnych włosów w ustach. Wyglądam jak modelka. Mam piękne włosy, prawda? Oj, powinnam już iść. Świetne te przepisy. Hej, Betty. Mam dla ciebie niespodziankę. Pamiętałaś o moich urodzinach. Zobaczmy. O matko, jesteś najlepszą psiapsiłą na świecie. Uwielbiam niebieski. Będę w nim chodzić codziennie. Idealnie pasuje. Ale ramionczka rzucają się w oczy. Nie mam właściwego stanika. Jeszcze. Jeśli możecie odpiąć ramionczka, zepnijcie je z przodu. Potem przełóżcie do tyłu nad głową. Teraz nikt ich nie zauważy. Top jest wręcz fantastyczny. Lepiej wygląda bez ramionczek, prawda? Wow! Wygląda jak stworzony dla ciebie. A to dzięki twojemu oku, Bella. I odrobinie magii. Letnie orzeźwienie? Sofia poratuje. Jejku, ale dziś upał. Fuj, spociłam się jak świnia.
Niedobrze, laska. Musisz coś z tym zrobić, Sofia. Trochę wstyd. Luzik, wiem, co może pomóc. Wkładka? Proszę. Dzięki, ale co mam z tym niby zrobić? Włóż pod pachy, hello. Aha, no przecież. Jeśli czeka cię upalny dzień, przyklej wkładkę od wewnętrznej strony bluzki. Nie zapomnij o drugiej stronie. Dziewczyny, zobaczcie, żadnych plam. Widzisz, wystarczą wkładki. Koniec z poceniem. Tak się cieszę, że świętujemy twoje urodziny w plenerze, Sofia. Vicky! O, cześć! Na co czekasz? Chodź tu. Okej. Jeśli kiedykolwiek szłaś w szpilkach po trawie, to wiesz, że to droga przez mękę. Zapadam się. Wiedziałam, żeby ubrać klapki. Cofnijmy się na moment. Chcesz wyglądać modnie i wygodnie? Owij szpilki papierem do pieczenia. Zabezpiecz je i połóż na drugim arkuszu. Nanieś gorący klej na szpilkę i u podstawy. Po wyschnięciu usuń papier. Właśnie zrobiłaś sobie ochraniacze na szpilki. Uważaj, trawo, nadchodzi modnisia. Przy kolejnym pikniku z koleżankami pamiętaj, żeby zabrać ze sobą ochraniacze. Nałóż je na szpilki i dumnie stąpaj po ziemi. Widzisz? Zero zapadania. A tak w ogóle świetnie wyglądasz, Vicky. Wszystkiego najlepszego, Sofia. O, jaki słodki grupowy przytulas. Czasami, gdy gadamy przez telefon, tracimy koncentrację. Nawet jeśli chodzi o coś tak rutynowego, jak nakładanie makijażu. Mija? To chyba nie kredka do ust. O ile nie mamy Halloween, to czarna kredka do ust raczej nie przejdzie. Co? O nie! Naprawdę tak powiedział? Ojej, co ja narobiłam? Psia kość! Mogłabym przysiąc, że to moja czerwona kredka do ust. Chwila, moment. Czemu tego nie dokończyć? Jeśli nałożycie na usta zbyt ciemną kredkę, spróbujcie tego. Gdy ją nakładacie, rozmazujcie ją na ustach tak, jak robi to Mija. Widzicie? To daje świetny efekt ombre. Jejku, co za wyjątkowy wygląd. Nie ma to jak wyglądać nieco drapieżnie. W końcu, jeśli chodzi o makijaż, najważniejsze są małe, urocze przypadki. Mija ma chyba super fajną randkę. Ach, a ten gdzie polazł? Moje usta są strasznie wysuszone. Muszę znaleźć lusterko. Ale są blade. To na nic. Wzięłam może jakąś szminkę. O zgrozo, wszystko puste. Tak jest. Praktycznie nic już nie zostało. Może wycisnę chociaż kropelkę. Och, nic nie działa. No dalej. Och. Co teraz zro... Widelec. Może tak uda mi się wycisnąć resztki błyszczyka. Bingo. Jeśli macie problem, rozejrzyjcie się, czy coś z okolicznych przedmiotów się wam nie przyda. Och tak, dużo lepiej. Tak ponętnym ustom nie oprze się żaden facet. Więc na czym stanęliśmy? W restauracji trzeba pamiętać o etykiecie. Serwetka na kolanach i jedzenie sztućcami. Maleńki kawałeczek bułki. Oczywiście jemy z zamkniętą buzią. Tak, właśnie zjadłam frytkę widelcem. W końcu jestem w restauracji. Za to jedzenie w domu to inna historia. Tu nie obowiązuje żadna etykieta ani umiarkowanie w jedzeniu i piciu.
Możesz nawet zacząć od deseru. Nikt przecież nie patrzy. O tak, pycha. Możesz sprawdzić, jak smakują frytki z lodami waniliowymi, bo dlaczego nie? Tylko umyj najpierw ręce. Nie ma to jak obżeranie się w domu. A Emily jest w tym mistrzynią. Smacznego, laska. Za to w domu można robić wszystko. Nieważne, czy masz na sobie krótkie spodenki, miniówkę, czy tylko bieliznę. Możesz siedzieć jak ci wygodnie. Zero wstydu, Olivia. O tak, właśnie. Sprawdzanie maili do góry nogami. Hej! A, prawie kichnęłam. Było blisko. Już idę.